Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus modlił się. Proszę Cię, Ojcze, nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu. Aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy Ojcze, świat Cię nie poznał, ja jednak Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką mnie umiłowałeś i abym ja był w nich. Turysta rzekł do przewodnika: ma pan rację, że czuje się pan dumny ze swego miasta. To, co wywarło na mnie szczególne wrażenie, to liczba kościołów tutaj. Z pewnością tutejsi ludzie muszą bardzo kochać Boga. No cóż, odparł cynicznie przewodnik, być może kochają Boga, ale nie ma najmniejszych wątpliwości, że siebie wzajemnie śmiertelnie nienawidzą. To mi przypomina pewną dziewczynkę, dodaje ojciec Demello, którą zapytano, kto to są poganie. Odpowiedziała: poganie to ludzie, którzy nie kłócą się z przyczyn religijnych. Sprawa jedności między nami, chrześcijanami, jest sprawą ciągle aktualną. Jezus pewnie to wszystko przeczuwał, przewidywał, modląc się o jedność dla nas. Pewnie przeczuwał, jak trudno nam będzie tę jedność zachować. Dziś wracamy do tego fragmentu arcykapłańskiej modlitwy Jezusa z ostatniej wieczerzy, który już słyszeliśmy w poniedziałek z racji święta świętego Andrzeja Boboli. Wielkie pragnienie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. To pragnienie związane jest z innym wielkim Jezusowym pragnieniem, abyśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, w niebie. Abyśmy byli z Nim na zawsze. Dlaczego te dwa Jezusowe pragnienia są ze sobą powiązane? Powód jest bardzo prosty. Życie w niebie oparte będzie na absolutnej, pełnej jedności. Jeżeli nie potrafimy budować jedności, jeśli się tego nie nauczymy, jeśli nie będziemy potrafili się porozumieć, zgodzić, jeśli nie będziemy potrafili sobie przebaczyć, a to jest pierwszy podstawowy warunek pojednania, nie jest jeszcze pojednaniem, bo żeby mogło dojść do pojednania, obie strony konfliktu muszą tego chcieć. Ale przebaczenie, zwłaszcza jeśli następuje z obu stron, od każdego, kto został skrzywdzony, to już jest wielki krok w stronę pojednania. Jeśli się tego nie nauczymy, to nie będziemy mogli żyć w niebie. Pan Jezus bowiem chce wprowadzić do nieba każdego człowieka,
również tego, którego nie lubimy, tego, którego jakoś osądzamy, mówimy, że nie jest prawowitym, właściwym katolikiem, że może jest zbyt tradycyjny albo zbyt postępowy. W niebie Pan Jezus chce mieć każdego, bez względu na to, jakie on ma dzisiaj przekonania, jaką opcję, również tę, nie wiem, duszpasterską, teologiczną, reprezentuje. Więc jeżeli odejdziemy z tego świata niegotowi do pojednania, zamknięci na pojednanie, stawiający różne rzeczy ponad jedność, to nie będziemy mogli zamieszkać na zawsze w niebie. Ktoś może powie, no ale przecież nie można tworzyć jedności za wszelką cenę. Nie można tworzyć jedności z kimś, kto tak bardzo różni się od nas. A ja na to odpowiem w ten sposób. Może spróbujmy najpierw szukać tego, co nas łączy. O tym rozmawiajmy. Skupmy się na tym, co jest wspólne. I w ten sposób, czując ten słodki, wspaniały smak pewnej już jedności, która tak naprawdę jest między wszystkimi ludźmi. Nie ma takiego człowieka na świecie, z którym by mnie coś nie łączyło, z którym nie byłbym jedno w jakiejś dziedzinie, w jakiejś kwestii. I kiedy na tym się skupię, kiedy o tym będę myślał, to i ja, i ten drugi człowiek poczujemy słodki smak pojednania, jedności. I wtedy będziemy szukać prawdy, uczciwie szukać prawdy po to, żeby tę jedność, którą już poczuliśmy, która już się zaczęła, żeby ją urzeczywistnić. Bo oczywiście, że prawda jest tym, co ostatecznie nas zjednoczy. Tym, który nas chce zjednoczyć i jedynym, który może nas w pełni zjednoczyć, jest Chrystus, który jest prawdą. Oczywiście, że tak. Ale na pewno nie będziemy budować jedności, jeżeli będziemy do siebie nawzajem przychodzić z przekonaniem, że ja już posiadłem prawdę, albo że ja posiadłem więcej prawdy niż ty. Nikt z nas tego nie wie. Każdy z nas jest na etapie poszukiwania prawdy. I kiedy będziemy startować, że tak powiem, w naszych wzajemnych relacjach od tego, co nas łączy, to będziemy otwierać się na poszukiwanie prawdy, ponieważ każdy z nas doskonale wie, że jedność oparta jest na prawdzie. Ja nie muszę drugiego człowieka najpierw przekonać do tego, żeby on szukał prawdy, aby on zjednoczył się ze mną. Najpierw będę szukał z drugim człowiekiem jedności, a potem pozyskam i tego człowieka, i siebie samego też, jeśli trzeba będzie jeszcze, do poszukiwania prawdy. Ponieważ wszyscy jesteśmy rozmiłowani w jedności. Ona jest dla nas słodka, ona jest dla nas dobra, wspaniała. Wystarczy tylko jej chcieć. I ona na pewno, ja jestem co do tego mocno przekonany, że właśnie dążenie do jedności doprowadzi nas do poznania prawdy. I właśnie o to Pan Jezus się dla nas modli.
abyśmy byli jedno, bo im bardziej będziemy jedno, tym bliżej będziemy Niego. Jedyną bowiem prawdą, prawdą, której tak naprawdę wszyscy szukamy, jest po prostu miłość. Miłość, która wyraża się jednością, bo prawdą jest Jezus i On też jest miłością.